Paulina Smaszcz szaleje na elektrycznym nagranie trafilo do sieci. Paulina Smaszcz to nie tylko byla ukochana Macieja Kurzajewskiego. To ta dziennikarka. Kobieta sukcesu czy bizneswoman. Mało kto pamięta jednak początki jej zawrotnej kariery w polskim showbiznesie. Smaszcz była modelka, a także gospodynia programów śniadaniowych. W latach 90. wraz z Kurzajewskim prowadziła jeden z takich formatów. Zobacz TS, Paulina Smaszcz krytykuje prezenterki śniadaniowe. Oto, co wyjawiła. Niedawno fani Pauliny Smaszcz odkopali nagranie, na którym można zobaczyć, jak kobieta petarda ujeżdża ogromnego elektrycznego byka. Okazuje się, że filmik pochodzi z okresu, kiedy 50-latka pracowała w stacji Wizja Sport. Paulina postanowiła nawet zapowiedzieć swoją przejazdkę. Byla żona Kurzajewskiego. Wyjawiła, że z pewnością każdy skrycie marzy o takim zadaniu. Na koniec dodała TS. Że jako sportowiec musi zaryzykować i dosiąść zwierzę. Kto z nas, oglądając westerny, nie marzyłby zostać kowbojem i jeździć na pięknym koniu w kowbojskim kapeluszu? Ale my dzisiaj mamy dla państwa jazdę na elektrycznym byku. To wcale nie jest takie proste, wręcz przeciwnie. Trzeba się bardzo zmagać z tym bykiem. Żeby utrzymać się choć przez chwilę. Może i ja spróbuję? Obiecałam dzisiaj wszystkim. Że spróbuję jazdy na elektrycznym byku. Takie jest zadania sportowca, musi ryzykować. Więc ja spróbuję dzisiaj tego byka dosiąść, mówi na nagraniu Smaszcz. Paulina na byku utrzymała się zaledwie kilkanaście sekund. Mogłoby się wydawać. Że udaje się wykonać to zadanie znacznie dłużej, jednak ostatecznie ona odpadła. Na koniec wyjawiła, że to zadanie nie jest dla niej. Proszę państwa, to nie jest dla mnie. Dziękuję, powiedziała na koniec Smaszcz.